W leczeniu każdej choroby bardzo ważna jest profilaktyka. Wrzesień i październik to 2 miesiące profilaktyki onkologicznej u kobiet, refundowanych badań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. A dlaczego ta profilaktyka jest taka ważna? Pytamy doktora ginekologa położnika Marcina Pasternoka. Witam serdecznie. Macie refundowane badania. Jakie to są badania refundowane dotyczące właśnie profilaktyki onkologicznej i dlaczego one są takie ważne? Jeśli chodzi o badania u kobiet, które są objęte Fundacją Narodowego Funduszu Zdrowia, to mówimy tutaj o cytologii szyjki macicy, badaniach w kierunku infekcji wirusem HPV, o kolposkopiach w wybranych grupach kobiet oraz o USG piersi i USG narządu rodnego. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że możemy w wielu chorobach kobiecych zastosować profilaktykę. Mówimy tutaj o szczepieniach HPV, profilaktyka pierwotna i wtórna. Również jeśli wykonujemy regularnie badania diagnostyczne, jesteśmy w stanie te nowotwory uchwycić na bardzo wczesnym etapie albo już jeszcze na etapie stanu przednowotworowego. I pozwala to kobiecie przy mało inwazyjnej metodzie na całkowite wyleczenie. Dlaczego akurat te rodzaje profilaktycznych badań są takie ważne, no bo jakby tych problemów chorób onkologicznych jest bardzo wiele. Wybrane jest parę tych badań. Czy to są najczęstsze przypadłości właśnie chorobowe? Tak. I te statystyki właściwie no, co roku się zawyżają, więc jakby z tego punktu widzenia na pewno ta profilaktyka jest ważna. I czy te badania no, są w jakiś sposób też inwazyjne, czy one są ograniczone jakoś wiekiem, że od pewnego wieku te kobiety powinny tak naprawdę się badać? Czy teraz ten okres czasu, ten wiek się zaniżył? No bo szczepienia HPV daje się już małym dziewczynkom. Generalnie tak. Najczęstszym nowotworem u kobiet jest nowotwór piersi. Kobiety zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 35 roku życia, które mają nieobciążony wywiad rodzinny, powinny wykonywać raz w roku USG piersi. Natomiast od 45 roku życia raz na 2 lata powinna być wykonywana mammografia. Żeby ta profilaktyka była jak najskuteczniejsza, zaleca się po 45 roku życia, żeby naprzemiennie mammografię z USG praktycznie co roku wykonywać. Jeśli chodzi o cytologię szyjki macicy, musimy powiedzieć, że czułość tego badania, jeśli mówimy o zwykłej cytologii szkielkowej, wynosi zaledwie 60%. I zgodnie z zaleceniami WHO, tą cytologię najlepiej byłoby wykonywać raz w roku. Jeśli chodzi o nowotwory endometrium, czyli trzonu macicy lub raka jajnika, no to jedyną opcją, którą możemy zaproponować pacjentkom jest częste wykonywanie badania ultrasonograficznego przezpochwowego i takie badanie najlepiej jest wykonywać raz w roku. Czyli nie ma tej jakby granicy wieku, a jak wygląda właśnie z tym zainteresowaniem u kobiet? No bo często kobiety jednak, no jednak nie za często się badają, w ten sposób powiem. Czy to się poprawiło, panie doktorze? Myślę, że to zmienia się, że zmienia się świadomość naszego społeczeństwa i kobiety mają dużo wyższą świadomość, że mogą dzięki tej profilaktyce uniknąć tych chorób, których leczenie potem bywa bardzo uciążliwe, jest bardzo obciążające, a tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli wychwycimy to na wczesnym etapie, możemy bardzo oszczędzające postępowanie zaproponować, które nie będzie miało wpływu na stan zdrowia tej pacjentki. Czyli ważne, żeby niezależnie od wieku jej tak naprawdę jak najszybciej dbać o tą profilaktykę. Oczywiście, żyjemy coraz dłużej, ta długość życia w ostatnim czasie bardzo nam się wydłużyła. Chcielibyśmy też zadbać o to, żeby ta jakość życia była jak najwyższa i te badania profilaktyczne mogą nam w tym pomóc. Także zapraszamy wszystkie panie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku chorób onkologicznych u kobiet.